W porządku, gramy. Nowa gra. Słowa. Jezu. O nie, to nie ma to nie ten pad, ja nie wiem co będę miał klikać. Dobra. Czekajcie, nie, czekajcie. Muszę sobie PlayStation pada. Okej. Widzę. Muszę sobie zoom zrobić na przyciski i już do was wracam, bo... Nie no, czekajcie, bo... Okej, mam. Dobra. Och, no dobra, nie wyszło nam. Nie wychodzi jej. Rozwal tą wajolinę. Rozwal skrzypki. Dobra. Nie umie. Nie umie grać. No ale jak... O kurczę, patrzcie co się stało. Magia. O nie, wessało ją. O, o, co to znaczy? O, gdzie jestem? W świecie wajolinowym jesteśmy. O kurde, potwór. Odsuń cię, ostrzegam cię. O nie, wilk. Fenris. A, nie masz się czego obawiać. Jezu, jak ta muzyka jest niezbalansowana. Dobra, nie ma już. Jak się nazywa? Kim jesteś? Niegrzecznie! Nigdy nie widziałaś wilka? Nie takiego, co gada. Dobra, nazywam się Viola. Słodkie imię. Potrzebujesz pomocy? Nie, nie potrzebuję. Okej. No dobra, no to zostawię cię w tej niebezpiecznej krainie. Dobra, tam. Patrzcie, co on robi. My też tak musimy. Dobra. A nie wydaje mi się, follow me. Czyli co, idziesz za mną? A ta jaskinia tylko ma jedno wyjście. Okej, okay. A czyli jak wyląduję i od razu skoczę, to mam wyższy skok. Dobra, nie potrzebujesz mojej pomocy? Poczekaj. Może potrzebuję, dopóki nie wyjdziemy z jaskini. Dobra, okej. Okay. Dobra, Fenris jest w naszym party. O, utwarzaj glutek z przodu. Dobra, ja się nim zajmę, a ty sobie tam odpocznij. A ta mówi, ja co, ja mam odpocząć? Ja też chcę ci pomóc.
Dobra, naucz mnie z nimi walczyć. Czy masz jakąś broń ze sobą? O, oje, patrzcie, jej skrzypce zamienił się w łuk. Dobra. O nie. O Jezu. Kwadrat jest po lewej, okej. Dobra. To będzie trudne, bo ja nie wiem, gdzie są które przyciski. Kwadrat po lewej, kółko po prawej. Perfekt. Kwadrat po lewej, krzyżyk. A, widzicie, już coraz lepszy jestem. 25 ekspa żeśmy. Grubo. I co myślicie o takiej grze, co? Bo mi na przykład się nie podoba, że dźwięk jest zwalony i jest za głośny. Dobra. Co, tylko za 4? Nieźle, żeśmy dotrafili. Za 6. I umarł. Średnio mi się to podoba. Nie podoba mi się wciskanie tych przycisków. Nie jest to dla mnie zabawne. Nie wiem, może dla was by było. O, nowe z notonów się nauczyliśmy. Dobra, skąd jesteś i tak dalej, what happened? Byłam w domu, starałem się coś zagrać. Jakiś portal stworzyłam. A i zaraz się obejrzałam i jestem tutaj. Dobra. No dobra, musimy zagrać nutę. Niby to jest, wiecie, niby fajne se tu idę jakąś taką postacią i ten. O, tam jest wytwórnia muzyczna. Tylko po co to klikanie w te przyciski? No nie wiem. No, że muzyka i rytm, ale co ma klikanie XY z muzyką i rytmem? Dobra, no ona się musi ogólnie... A, on się pyta, czemu zeskoczyliśmy z tej wielkiej góry? A ja chciałabyś się dostać na dół? Ogólnie ona się musi dostać do domu, nie? Ale idziemy do Niko dowiedzieć się czegoś więcej o tym, skąd ona się tu wzięła. Bo to jest taka, no widać, że to jest gra zręcznościowa, tak, nie? No taka platformowa.
tego. Nie da się ich ominąć, tych glutów. Dobra. Dobra, jak będzie za ostro, to mamy uciekać, on mówi. Dobra. O nie, ale dostała. Kurde, czuję się jakbym w Mortal Kombat grał, nie? Bo tam trzeba tak umieć w przyciski trafić na czas. Patrzcie, level dostaliśmy. Thanks for believing in me. Auuu! No fajne, graficznie jest fajnie. Kategorię może zmienić. A ja zmieniłem chyba. A może nie zmieniłem. O, zdarza się. Ja teraz nie będę sobie gry przerywał. A on powiedział, że jego przyjaciel mieszka w grzybie, to chyba tutaj. Czemu ta muza się ciągle zgłaśnia? O, nie ma nikogo w domu. A nie, jest w środku. Heja, firno. Niko, to jest Niko. Mag wiedzy. Nieważne jakie masz problemy, moja magia je rozwiąże. Jak widziałeś, że przychodzimy? Widziałem was przez okno. Okej. Okay. Potrzebujemy pomocy, to jest moja przyjaciółka, Micie. Dobra, long story. No i co? Więc wpadłaś przez portal w niebie, tak? A teraz jestem tutaj, tak właściwie to gdzie jestem? Jesteś w świecie Wilna. A ty skąd jesteś? Z Seattle. The Yandle? Nigdy o nim nie słyszałam. Wygląda na to, że czuję się jakbym nawet nie była w tym samym wymiarze. Chcę wrócić do domu. Chcę zobaczyć tatę. A nie martw się. Weźmiemy cię tam do domu. I założę się, Niko, że masz jakiś plan, jak to możemy zrobić. Nie. Dobra, nie mam doświadczenia z międzywymiarowymi podróżami. Nie masz w ogóle pojęcia? Nie mam, ale jakiś mag inny może coś wiedzieć. A, że Max z licencją mógłby wiedzieć. Oni żyją za lasem. Dobra, udamy się tam. O, Niko do nas dołączyła. No i super, no przechodzimy do kogoś do domu. Ma napotki, kradniemy mu. Muszę zciszyć tą muzykę, nie wiem jak. O, shit, będę walczył z wielką kostką. O. O, strike. Magix Crocado. Drugie to co to jest? 50 CP, ale ja nie mam CP.
Dobra. O kurde, za 15 nas walną. Jeszcze... O, dobra, umarł. Dobra, HP musiałem łyknąć. Okej. Patrzcie, jak się szybko przycisków nauczyłem, jak człowiek. Istota ludzka w ciele mężczyzny potrafi... A jak się skupi, to potrafi, nie? Oj, przeleciało. No i pokonaliśmy. Fidget Cube? Co to jest Fidget Cube? You got a miracle, this tuning potion. O, revise knocked postacie. Taka muzyka to na przygodę, nie? Gra. A tam jest obok słońca wielka czarna dziura. O fuck, ale spadłem. O nie. Draconic Wave 50 CP. Co to było? Co ja miałem zrobić z tym? Okej, coś wyszło. O, udało się maszować. No właśnie maszowałem, ale coś nie wyszło i było fajler. Nie wiem, o co chodziło. Co to, korek? Wiem, że zalali dom ostatnio, co? Tu-tu, 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 tu-tu. To. Grałeś może w Cliff Empire? Nie, nie grałem. A co to jest? A, mogę tak robić. Patrzcie, przeskoczyłem. Nie muszę z nim walczyć. Jakiś songbook jest pewnie, jakbyśmy przeszli. O Jezu, wpadłem na klockę. No nie. Co?
O jas. No jak? A, zaraz się zdenerwuję. Co za 11? On ma rezista na wodę, no nie wiedziałem. No i to mi się podoba, za 50 kurde przywalił i to jest robota. To 14. Niezły mocarz. Dobra. Ta w ogóle nie ma żadnej mocy, jeśli chodzi o bicie. Okej. So, mam to w popularnych nowościach, jakieś budowanie miasta dosyć tanie, 50 zł za grę i zastanawiam się, czy warte kupna, może ty masz kluczyk, przetestujesz. No właśnie nie mam, wiesz co? Nie słyszałem o tej Cliff Empire. Pewnie Brodaty by coś wiedział. No dobra, no nie wiem. Pograliśmy w tą grę trochę. Ale szczerze... O! Jakoś mi nie rusza. O tak, bady. Nie rusza mnie to klikanie w TT. Dobra, tu można odpocząć. Dobra, oni grają muzykę, muszą piosenkę jakąś utworzyć. No, grali razem. Ona mówi, nie potrafi, ona nie potrafi grać. Nie zrobię tego. No, okej, no więc ja i ty, Niko, zagramy. Patrzcie, jakiego bita zarzucili. Widzicie, jaka nuta poszła? Przepraszam, że was tak krzyczałam. Chcieliście tylko pomóc. Nie zasługujecie na takie traktowanie. No, spokojnie, Viola. Nie powinniśmy na ciebie naciskać. Czemu tu ciągle jesteś, Fernis? A nic nie zrobiłam dla ciebie, tylko cię odrzucałam, ciągle odpychałam. Ciągle tu jesteś, chcesz mi pomóc. Bo potrzebujesz pomocy. I to wszystko? A musi być coś więcej? O, niestety teraz będę gadać, dobra tam. Skąd masz swoje skrzypce, Viola? Bardzo ładne. Dziękuję. Moja mama była muzykiem, to należały do niej. No, dorastałem w domu pełnym instrumentów. A ten był moim ulubionym. Moje najwcześniejsze wspomnienia są z mamą i tak dalej, i tak dalej. Chciałabyś się nauczyć, jak grać? O, to się nie uda. Próbowałam, ale bez mamy. Nigdy nie będę taka dobra jak ona. Viola, muzyka. W muzyce nie chodzi o to, jak jesteś dobra. W muzyce chodzi o docieranie do innych ludzi. Dobra. Dobra, musisz ze znajomymi grać. Dobra, a tym razem zagram z wami. Super.
Czy będzie dziś Anno? Oxygen? Może Oxygen mógłby być. Może Anno? O kurczę, patrzcie, rycerze. Ohoho, zatrzymaj się, mała dziewczynko. Tam jest potwór. Nie jest bezpiecznie. Tam zawsze są potwory, wiemy o tym. Ale nie aż takie. Od kiedy pojawiła się ta dziura w niebie, strasznie dużo się tych potworów zrobiło. Dobra. Dobra, weź to, to ci pomoże w walce. O, będzie moc mi doda, bo to są solarni wojownicy. Use item, no nie mogę. O. No i dałem wilkowi, bo on jest jedynie porządny. Porządna postać, która się do czegokolwiek nadaje. O, i jeszcze Stonewall. O! Siup! Ta gra jest świetna, Szuszony, no nie wiem. Ten już nie mógł, kurde, wytrzymać, więc dezerterował. Musimy z tym zawalczyć. No i wydaje mi się, że tego będzie można tą wodą pokonać teraz. O Jezu, pierwszy atak mają. Więcej inicjatywy po prostu. Och, udało się. Dobra, double damage. Okej, jeszcze jeden nam został. Boom. Nie, tani w ogóle. O, ale moc. I to tylko za 6 damage'u. I już chyba kryształ z niego wypadł. Albo nie wiem, co to było. Czekajcie. O, magic plus 4. Dobra, wiecie co? Chyba będziemy kończyć tą grę, no. Nie jest to tytuł, przy którym chciałbym najwięcej czasu w życiu spędzić, a wiecie, że mam niedużo czasu na granie. Przy czym nie powiedziałbym, że to jest jakaś zła. Nie podoba mi się jakby ta mechanika, nie czuję tego, że to trzeba tak naciskać, tego wszystkie te... Wiecie, o co chodzi. Na czas te przyciski, to jakoś tak... Nie przemawia to do mnie. Kurczę, ledwo bym to trafił. Wydaje mi się, że te ciosy zawsze mają te same przyciski. Czy tamta się naprawdę wyłożyła? Mhm.
No, chyba zawsze to samo się dzieje. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć tą gierkę. O, dostaliśmy level. Coś nam tam wzrosło. Nie wiem, dla kogo jest tak naprawdę ta gra. No bo tak, czy to jest gra dla dzieci, czy to jest gra dla starszych? Nie ma tu jakby jakiejś skomplikowanej fabuły. Wiecie, o czym mówię. Jeszcze jakby to miało jakieś takie, nie wiem, aspekt jakiś taki zręcznościowy, ale... Nie ma tu jakiegoś szału, jeśli chodzi o to. A, tu byliśmy. Dla starszych, którzy chcą być dziećmi, no. Ale to bym sobie pograł w jakąś grę tam z konsolki taką, wiecie, z tych wszystkich PlayStation czy coś, jakąś platformówę. Czy w ogóle w jakąś platformówę dobrą. I nie rozumiem, czemu ten dźwięk jest tak głośno. Po co to komu, na co to? Dobra, koniec gry, bo tu już teraz 5 czerwonych, no to już w ogóle jest walka jakaś. Nie mam czarów obszarowych, moi drodzy. No tak ta gra wygląda. Tak jak mówię, całkiem to przyjemnie zrobiona, tylko nie rusza mnie osobiście, ale może komuś się spodoba i sobie będzie chciał w taką wiolę zagrać. No, tyle ode mnie.